Cześć, nazywam się Celina Liebmann, pochodzę z Niemiec, z Wasyburga. Mam 18 lat i kocham jeździć na żużlu. Żużel jest całym moim życiem. Ścigam się co tydzień, a od poniedziałku do piątku chodzę do szkoły. Weekend bez Speedwaya jest dla mnie nudny. Zaczęłam myśleć o żużlu, ponieważ mój tata jeździł na lodzie, w tak zwanym Ice Speedway. Zapytał mnie, czy chcę z nim pojechać do Olching i zobaczyć mini żużel. Od razu powiedziałam, że tak, chcę spróbować, zróbmy to. I teraz jeszcze. Jeśli Celina ma czas i nie jest w szkole, pomaga mi przy reperowaniu motocykla. Zajmuje się również naprawą innych części wyposażenia, jak na przykład kask. Profesjonalną zawodniczką zostałam w 2016 roku. Jeździłam do Danii, Polski, Włoch i wszędzie, gdzie się dało. Ponieważ chciałam doskonalić swoje umiejętności. Każdego dnia rywalizuję z facetami. Czuję się z tym świetnie, bo zdarza się, że chłopcy czasami płaczą. Śmieję się z tego, ponieważ jest to całkiem zabawne. To jest, że jak już jadę, to nie zastanawia się na tym, czy jadę z Celiną, czy jadę z topowym zawodnikiem, czy z jakimś Sobeuszem. Lubię z nimi walczyć również z tego powodu, że jest to trudniejsze niż kiedy ścigam się z dziewczynami. Kobiety są zbyt łagodne. Kiedy dojdzie do kontaktu na torze, mają o to do mnie pretensje. Za każdym razem, jak ścigam się z facetami, staję się coraz lepszą zawodniczką. Celina, trzeba to przyznać, ona potrafi jechać i w tej niemieckiej jej lidze potrafi zrobić naprawdę dobre punkty, pokonując zawodników mężczyzn. I to nie, że ona zrobi jeden punkt na trupie, tak, tylko ona naprawdę z nimi wygrywa. I na przykład na ostatnich zawodach w Łodzi ja miałem bardzo słaby początek, ona bardzo dobry i naprawdę wam powiem, że taki stres, jaki ja miałem, taki zupełnie inny niż normalnie, to w życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Celina Liebmann to wciąż bardzo młoda zawodniczka i trudno w tej chwili jeszcze określić jej rozwój, jej potencjał, natomiast na pewno ma wszelkie predyspozycje ku temu, żeby osiągnąć pewien poziom nieosiągalny do tej pory przez pozostałe kobiety startujące na żużlu. Chłopaki pomagają mi za każdym razem, ponieważ mnie lubią. Są też tacy, którzy za mną nie przepadają z tego powodu, że jestem dziewczyną. Nie chcą widzieć moich pleców na torze. Jednak z większością mam dobre relacje. Pytają się, czy nie potrzebuję kasku, czy czegoś innego. W Niemczech jeżdżę w trzech drużynach. Jest to Bayern Cup, tam ścigam się w MSC Olching. Występuję również w Speedway Liga Nord w zespole MSC Wittstock oraz w drugiej lidze w drużynie Wolfslake. Jeździmy razem na zawodach podczas Bayern Cup. Nie mam przyjaciółek na torze, ponieważ niewiele dziewczyn ściga się w Niemczech. Zazwyczaj jeżdżą na mini żużlu. Na 500-kach nie ma ich wiele, są tylko faceci. I z nimi lepiej nawiązuje mi się przyjaźń. Celina jest raczej moją żużlową koleżanką. Poza torem jest mało czasu, żeby się spotykać. Moimi idolami są Lukas Finage i Dmitrij Czaczin, który ścigał się na Ice Speedway, a teraz jeździ na wózku. Dzwonię do nich za każdym razem, kiedy chcę. Rosjanin powiedział mi, że jeśli będę potrzebowała pomocy w polskim klubie, to może pomóc mi nawiązać kontakt z braćmi Łagutami. To świetne z jego strony. Sama próbowałam swoich sił w Ice Speedwayu w lutym tego roku w Berlinie. Nie było to jednak to, co lubię robić najbardziej, ponieważ jeździło się bardzo wolno. Wolę zdecydowanie klasyczny żużel. Celina każdego roku musi jeździć coraz lepiej i lepiej. Myślę, że jeśli w kolejnych latach będzie jeździła dobrze, to trafi do klubu z Ekstraligi. Będziemy starać się to zrobić. Myślę, że jeśli będzie konsekwentnie prowadzona przez swojego tatę, to ma szansę być pierwszą kobietą, która zadebiutuje w Lidze Polskiej. Chcę jeździć w zespole z Ligi Polskiej. Może nawet uda się rywalizować w Ekstralidze. Byłaby to dla mnie przyjemność. Jednak to jest mój pierwszy sezon na motocyklach o pojemności 500 cm3. Przede mną jeszcze dużo pracy. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość.